Hej wszystkim, witamy Was na naszym kanale i w kolejnych ulubieńcach miesiąca, tym razem podsumujemy wrzesień. Zaczynamy! Dzisiaj zaczynamy przewrotnie, bo od tych niekosmetycznych produkty zostawimy sobie na koniec. A teraz o tym, co nas zainspirowało, co nam się spodobało i ja zacznę od świata telewizji, a konkretnie o programie telewizyjnym typu Talent Show, który uważam za najlepszy, jak kiedykolwiek powstał, czyli The Voice of Poland. Podoba mi się w nim wszystko. Począwszy od w ogóle całej koncepcji tego, że wybieranie talentów jest na podstawie właśnie ich talentu, nie postaci, jakby wiecie. Oni są odwróceni, to są przesłuchania w ciemno, więc faktycznie oceniają te osoby tylko i wyłącznie po ich głosie. I najbardziej lubię też te motywy, kiedy również my, widzowie, nie wiemy, kto śpiewa. Wtedy jest największa ekscytacja, bo faktycznie zastanawiasz się, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, jak wygląda, próbujesz sobie to wyobrazić. I aż zazdroszczę, że oni mają to za każdym razem, bo niestety my, widzowie, częściej widzimy już, kto śpiewa i jak to wszystko wygląda, jak się prezentuje, właśnie jak ktoś się rusza. Są takie naprawdę niuanse, które powodują, że naprawdę jest nie widać i nagle ktoś pokazuje się, że faktycznie to był on i mówi, wow. Ja myślałam, że to będzie, nie wiem, gruba blondynka, a okazuje się, że to jest po prostu szczupła, ekstra, fajna brunetka. No naprawdę jest to bardzo fajne. Chociaż moim ulubionym etapem w tym programie są bitwy. Na maksa lubię właśnie ten drugi etap, kiedy już właśnie wyłonieni z przesłuchań w ciemno uczestnicy między sobą śpiewają jedną piosenkę i biją się o to, żeby przejść do następnego etapu po prostu swoimi głosami. Dla mnie w ogóle naprawdę cały program jest super. Przenosimy się ze świata telewizji do świata książek. W sumie, wiecie, to jest książka, nie książka, bo to nie jest nic tak bardzo ambitnego. Chociaż z drugiej strony, jak sobie myślę o autorce, która włożyła masę pracy w to, żeby być tu, gdzie teraz jest, to w sumie może warto zajrzeć. Książka autorstwa Amy Song, czyli autorki Instagrama czy YouTube'a Song of Style. Dziewczyna, która ma mnóstwo milionów obserwujących i sama doszła do tego, jaką markę stworzyła swoją osobą, stworzyła książkę Pokaż swój styl. Ja ogólnie często widziałam tę książkę właśnie na Instagramie u różnych dziewczyn, zastanawiałam się, czemu tak się zachwycają. No i stwierdziłam, dobra, kupię, gdzieś na promocji była i to jest książka, która przyda się tym z Was, które żyją mocno social media, które lubią Instagrama, które chcą tworzyć markę na Instagramie, na przykład właśnie macie swoją firmę, albo ogólnie macie ochotę gdzieś tam się wybić jako osoby blogerki, youtuberki i nie macie za bardzo smykałki do Instagrama, bo ja na przykład mam tak, że lubię zdjęcia, ale mam wrażenie, że na Instagramie dużo mi zajęło, żeby móc dojść do poziomu, w którym czuję, że moje zdjęcie jest ok. I po przeczytaniu tej książki wykasowałam wszystkie zdjęcia z mojego prywatnego Instagrama, bo po prostu mówię, wszystkie błędy popełniłam, jakie tylko mogłam i wiedziałam, dlaczego mój Instagram mi się nie podoba. I o to tutaj chodzi. Amy opowiada o tym, jak w ogóle funkcjonuje Instagram, o tym, jak robić zdjęcia, jakich zdjęć nie robić, jak wykorzystać potencjał swojego telefonu i ogólnie jak budować markę na Instagramie. Po prostu. To jest podstawa biznesowa, moim zdaniem, dziewczyn z social mediów. Zdjęcia tej dziewczyny to jest czasami dla mnie majstersztyk i ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak ona to robi. Ja rozumiem, że, bo ogólnie tutaj opisuje, że nie ma tak, że ma swojego fotografa, który za nią biega, tylko ona do tego stopnia ma już bzika na punkcie Instagrama, że prosi przechodniów, po prostu obcych ludzi, żeby zrobili jej zdjęcie i czasami to trwa nawet 5-10 minut, aż zrobi idealne. Więc pomyślcie sobie, jak ona musi być naprawdę mocno zmotywowana, żeby swoją markę wybijać. Książka jest też w formacie kwadratu, jak całe wszystkie zdjęcia w Instagramie. No i ogólnie jest przepięknie wydana, bo no, pokażemy Wam to na zbliżeniach, ale nie ma tutaj strony ze zdjęciami, która mi się nie podoba. Po prostu tak piękne zdjęcia i robione iPhone'em. Po prostu jestem w totalnym szoku. Uważam, że dla osób, które są zainteresowane Instagramem, must have. Czas na muzykę. I w moim przypadku będzie to w sumie jedna piosenka. I ona powinna pojawić się już, myślę, parę miesięcy temu w naszych filmach, ale zawsze jakoś mi to umykało. I to nie jest tak, że piosenka, o której mówię, jest takim totalnym ulubieńcem, że po prostu odtwarzam i słucham, i słucham, i słucham, bo tak naprawdę nawet nie wiem, ile razy puściłam ją sama sobie w domu. Myślę, że to było dosłownie kilka, ale bardzo często trafiam na nią w radiu. Ale mowa o Mrozu i jego piosence Szerokie Wody. I myślę, że ona jest właśnie tutaj w tym zestawieniu ze względu na to, jak bardzo mnie ten wokalista zaskoczył.
bo początkowo on mi się kojarzył totalnie z kiczem w moim towarzystwie, oczywiście bardzo śmialiśmy się z piosenki Miliony Monet i w ogóle ha ha ha, mrozu, to ten. Potem troszeczkę wskoczył na tą wyższy level, kiedy pojawiło się Nic do stracenia, czy razem z Thompsonem z Afromentali to było... piosenka Jak nie my to kto? Jakoś tak? To już były takie piosenki, które okej, no trochę jednak się znasz na muzyce. No a ta ostatnia płyta i właśnie piosenka, przepraszam, Szerokie wody, muszę włączyć dźwięk w telefonie, jest po prostu dla mnie petardą. Ja za każdym razem, kiedy właśnie trafiam na nią w radiu, to wręcz mam dreszcz. Uwielbiam to, jak ta piosenka jest w ogóle i słowa, to jaka jest muzyka. Wow, naprawdę za każdym razem sobie tak myślę, że no naprawdę fajnie, jeśli ta osoba właśnie przechodzi taki progres, że podejrzewam, że na początku bardzo dużo jego muzyce miało do powiedzenia to, że chciał się po prostu wybić i ona musiałaby być taka popularna, a z czasem zaczął wyrabiać swój styl. Jeśli pozostanie w tym stylu, no to życzę wszystkiego najlepszego, żeby kupować kolejne płyty zdecydowanie. Pozostajemy w temacie muzyki. I u mnie jak co miesiąc po prostu do playlisty będę dorzucać, Karla też rzucił ten swój kawałek, te piosenki, które, bo mamy playlistę, którą tworzymy, żebyście mogły sobie ją odsłuchać. W tamtym miesiącu to zaniedbałam, bo jakoś nie miałam tak dużo piosenek, które bym chciała Wam polecić, a w tym miesiącu mam ich z 20. Wow. Po prostu ja ogólnie już mam wrażenie, że co miesiąc jest ich coraz więcej i bardzo dużo nowej muzyki odkrywam. I ogólnie w tym miesiącu obie pokochałyśmy piosenkę Rihanny. Wild Thoughts, więc bardzo fajna piosenka, tylko taka bardziej do pośmiania się. My bardziej mamy polewkę z tej piosenki. To nie jest piosenka, że wiecie, my go słuchamy i o matko, wow. Tylko pozytywne, ona od razu tak, wiecie, możemy mieć zły humor i nagle wow. Właśnie jak mamy, właśnie jak na przykład, która jest zezłuszczona albo coś takiego, to ta druga robi wow i już wiadomo, że jest wszystko w porządku. Ogólnie Avicii też, nowa piosenka z Ritą Orą jest bardzo, bardzo fajna. I to są ogólnie te piosenki naszego ostatniego wyjazdu do Warszawy. Więc tak się nam mocno kojarzą. Ogólnie Dua Lipa, jest też na przykład Lordi, najnowsze Lordi, właśnie odczytuję ich nazwę, prawda? Kurczę, no mam mnóstwo tych piosenek, nie chcę ich wszystkich puszczać Wam tutaj, ale po prostu wrzucę ją do playlisty i dajcie znać, czy któraś z tych piosenek też Wam tak przypada do gustu, bo ogólnie jakoś ostatnio mam taką faskę na muzykę do salsy. Kiedyś się uczyłam ogólnie tańczyć salsę i przerwałam i tak myślałam mocno o tym, czy nie wrócić. Bo naprawdę dużo takich piosenek, trochę kubańskich, trochę takich hiszpańskich, spoczko, więc powrzucamy Wam wszystko i lecimy dalej, bo ci ulubieńcy to ogólnie ci będą tacy. Teraz nastąpi mały dysonans między nami, bo ja już przejdę do kosmetycznych, Martyna jeszcze będzie mówiła o kilku niekosmetycznych. I pierwszy ulubieniec, o którym chcę Wam powiedzieć, to chyba największe właśnie odkrycie tego miesiąca i to dosłownie sprzed paru dni. Czyli Biolawen. Marka też chyba odłam po prostu Sylweko, Wianka. W każdym razie chodzi o to, że ja o tych kosmetykach już słyszałam jakiś czas. Sporo osób, że polecało, ale ja za każdym razem mówiłam Biolawen, lawenda, jeszcze rysunek lawendy na opakowaniu. Nie, ponieważ ja nie jestem fanką po prostu tego zapachu, wręcz jeśli jest zbyt intensywny, zbyt mocny, po prostu bardzo mnie irytuje. Więc odpuściłam. I ostatnio byłam na wyjeździe razem z kumpelą, która miała balsam do ciała właśnie tej marki. I tak mówię, a spróbuję, bo w sumie byłam ciekawa, więc no najwyżej po prostu szybko to zmyję. To jest lawenda, nie moje, więc nie będę żałować. I jakie było moje wielkie zaskoczenie, jak okazało się, że te kosmetyki pachną przepięknie. A że balsamów do ciała aktualnie nie potrzebowałam, stwierdziłam, że faktycznie kończyły mi się moje żele do mycia twarzy. Tak więc pobiegłam do drogerii i po prostu zaopatrzyłam się w żel myjący do twarzy właśnie tej marki. I on ma być nawilżający i odświeżający, faktycznie. On nie pachnie może aż tak mocno winogronem, jak pachniał balsam, ale wciąż jest to dla mnie bardzo przyjemny zapach. I to jest ten typ żeli, który ja lubię najbardziej, który nie pozostawia takiego, wiecie, piszczącej, domytej skóry. Czuję, że ona jest umyta, ale czuję też właśnie to, że nie jest przesuszona. Więc dla mnie to jest ideał, w ogóle opakowanie jest bardzo wygodne. Nie dość, że jest z pompeczką, którą ja też bardzo lubię, to jeszcze bez problemu możemy brać ją w podróż, bo mamy tutaj blokadę na pompce. No wszystko się tu zgadza, naprawdę wszystko się tu zgadza. Oczywiście no nie muszę mówić, że również skład jest tutaj bardzo dobry, więc same plusy. Ja teraz przejdę do świata trochę telewizyjno-youtubowego. Może po prostu połączę to razem w jednego ulubieńca, żeby mniej mówić, mniej zajmować czasu. Pierwszy ulubieniec to na nowo po raz chyba już 10, 11 zaczęłam oglądać Przyjaciół, ale wyobraźcie sobie, że po paru latach
mój chłopak przekonał się do przyjaciół. On zawsze uważał, że ten serial jest infantylny i w ogóle bo jakieś wyrywkowe odcinki widział, kiedy na przykład oglądałam. I któregoś dnia stwierdził, dobra, obejrzyjmy. Jesteśmy już pod koniec, jesteśmy na 8 sezonie i po prostu pochłaniamy te odcinki na maksa. I teraz to, co chciałam tutaj dodać do przyjaciół, to fakt, że w zależności od tego, z kim oglądacie dany serial, dany film, ogólnie cokolwiek, tak ten serial się odbiera. Ja kiedy oglądałam go sama, bawiło mnie co innego. Kiedy oglądałam go z moją przyjaciółką, co innego. A teraz z moim chłopakiem, zupełnie coś innego. Ja widzę, jak bardzo ten serial jest uniwersalny humorystycznie. Nie ma lepszego serialu komediowego na całym świecie. Ja w ogóle, wiecie, co jest najlepsze? Że ja teraz z perspektywy czasu, kiedy oglądam ten serial, widzę, że wszystkie obecne seriale, które powstają, nawet typu How I Met Your Mother, czy na przykład Big Bang Theory, czy nawet nie tylko komediowe, ale ogólnie seriale, nawet takie bardziej, nie wiem, dramaty, wszystkie bazują na przyjaciołach. Tam wszystko się zaczęło, wszystkie wątki, żarty, no po prostu wszystko powiela się w innych serialach. To jest taka baza do wszystkich innych seriali, że jestem w totalnym szoku i właśnie przez to, że oglądam z różnymi osobami ten serial, to widzę, że każdy z nich znajduje właśnie takie odnogi jakby, które są powielane w innych serialach. Coś niesamowitego, uwielbiam przyjaciół i mogłabym po prostu nosić koszulkę. To jest jedyny serial, w którym mogłabym nosić koszulkę Friends przez całe swoje życie. I love it. Natomiast drugi element, drugi ulubieniec, może tak, nie element, ulubieniec, jest zupełnie z innej bajki, bo chciałam Wam serdecznie polecić vlogi Oli Szejnogi, którą pozdrawiamy, z którą nagrywamy w Studiu Kobiet. I Ola nagrywa teraz takie krótkie, codzienne vlogi i każdy jest na zupełnie inny temat. I ja Ola naprawdę, znaczy Ola oglądam już od bardzo dawna i uwielbiałam właśnie u niej te vlogi pogadankowe na jakiś konkretny temat, bo uważam, że Ola naprawdę ma coś do powiedzenia na... No naprawdę, na wiele tematów, takie masy myślane, ale no tak jest. I ostatni taki vlog a propos, właśnie nazywa się Zgwałcę Cię, jest też bardzo dobry i tak miałam ochotę Olę przytulić, kiedy o tym mówiła, bo faktycznie dużo rzeczy, o których opowiada, sprawdza się też w moim życiu i jest to takie bardzo życiowe, takie proste, bo te vlogi trwają dosłownie, wiecie, niektóre 6 minut, niektóre troszkę dłużej, ale myślę, że to jest taki fajny element każdego dnia, żeby sobie urozmaicić trochę swoją głowę, żeby poszerzyć horyzonty, żeby pomyśleć o jakichś problemach, nie tylko być takim, wiecie, bujających w obokach. I tyle. Wpadnijcie koniecznie do Oli Szejnogi. Czas na drugiego ulubieńca, czyli kremową maskę do twarzy z Make Me Bio, którą wybrała dla mnie Martyna w sklepie ekologicznie.pl, jeśli pamiętacie. Często w ogóle wracamy do tego odcinka, ale faktycznie sprawdziły się te produkty. Sprawdziły się. I między innymi właśnie to była ta maska, która po prostu jak ją nakładacie, wyglądacie jakbyście się wybabrali w glinie, a tak naprawdę... Ale pachnie glinka, jak ziemia. No bo ona ma w sobie błoto z Morza Martwego i to jest w ogóle już, no sporo jej zużyłam, a no maseczek troszeczkę mam, więc zdarza mi się, że użyję na przykład raz i zapominam o danej maseczce i później mi się przypomina, ojej, ale jej dawno nie używałam, stąd tak nie miałam, stąd miałam ochotę po prostu używać ją za każdym razem, kiedy na przykład jak wracamy z jakichś właśnie wyjazdów, gdzie nocuję poza domem, zawsze wtedy widzę to po mojej twarzy, po prostu ona jest bardziej zmęczona, jest przesuszona i ta maseczka była lekiem po prostu na całe zło, bo faktycznie nawilża i regeneruje, jak mówi producent. Skład ma rewelacyjny, w końcu to jest polska naturalna marka, ale faktycznie polecam wszystkim osobom, które mają problem z taką zbyt ściągniętą skórą. Ona rewelacyjnie ją jakby na tak dotlenia, nawilża właśnie, regeneruje. Myślę, że to jest to najlepsze słowo, które ją opisuje. I zapomniałam ze sobą tego zabrać, ale bardzo lubię ją w duecie z takim silikonowym pędzlem z Makeup Revolution. Odkryłam, że nakładanie maseczek może być bardzo przyjemne, jeśli nie używamy swoich dłoni, tylko właśnie nakładamy je pędzelkiem. To jest rewelacja, polecam. Jak na targu, ale słuchajcie, zaczynamy etap jedzeniowy. Jedzenie. To jest mój ulubiony temat chyba ever. Lepszy naprawdę niż kosmetyki. Dynie. Mogę to zakończyć, nie? Po prostu kocham dynię. Ja wiem, że zaczyna się sezon dyniowy, ale ja przez ten ostatni miesiąc jadam tyle dyń, że ja przez całe życie dyni nie zjadłam. Po prostu pokochałam na maksa. I to wiecie, różne. Te Hokkaido i te piżmowe. Każda z nich smakuje inaczej, już to odkryłam, że każda z nich się inaczej traktuje, inaczej się z nią pracuje. Też się tego uczę, ale uwielbiam frytki z dyni, uwielbiam pire z dyni, ciasto z dyni, chleb dyniowo-kalafiorowy. Uwielbiam. Po prostu dynia to jest ostatnio my love i jestem w stanie chwilowo zrezygnować z ziemniaków na ich rzecz. A drugie jedzeniowe odkrycie to chińszczyzna. Ale chińszczyzna zrobiona tylko z warzyw, która ma teoretycznie 100 kalorii chyba łącznie.
gdzie mamy ryż z kalafiora, też to odkryłam ostatnio, uwielbiam. Wow. I nie wiem, czy kojarzycie, jeżeli byście studentami, to na pewno, w takich słoiczkach sos słodko-kwaśny. I to by był mój ulubiony sos, ja bym mogła po prostu kąpać się w tym sosie. Uwielbiam to, mój ulubiony sos. Zawsze jestem ogólnie w jakiejś knajpie takiej azjatyckiej, to biorę sos słodko-kwaśny, mój ulubiony. I odkryłam, jak go zrobić na zdrowo, z bardzo dobrymi składnikami, idealnym składem, żadnej chemii, żadnego tłuszczu, bo to wszystko smażymy na wodzie i smakuje identycznie. I do tego ryż z kalafiora. Ja po prostu od ostatnich 5 czy 6 dni jem to codziennie. Codziennie. Przepis Wam rozpiszę i wpiszę w opisie, bo jeżeli macie ochotę na zdrowsze danie, które jest bardzo mało kaloryczne, więc no tego trzeba zjeść albo bardzo dużo, albo po prostu możecie do tego dodać kurczaka sobie, albo po prostu jakieś tam inne bajery, o których marzycie, to wtedy dorzucacie i to danie jest po prostu perfekcyjne. Ogólnie Armanowska pokochała gotowanie. Dziękuję. Odkryłam, o co chodzi. Dopiero teraz? Dobra, więc powiem dopiero o tym. Teraz? To jest niemożliwe. Muszę o tym powiedzieć, bo Martyna już widzi to i nie może w to uwierzyć. I więc moim kolejnym ulubieńcem jest odżywka z serii Gliskór, o której oczywiście na naszym kanale mogliście już usłyszeć setki razy, ale od Mar. Ja ogólnie dopiero od niedawna przekonałam się do tego, że moje włosy mają się ok z odżywkami bez spłukiwania. Zawsze po prostu się ich bałam i nigdy nie próbowałam ich używać, po prostu byłam pewna, że one tak obciążą moje włosy, że w ogóle będę stracę ten czas, który przeznaczyłam na mycie włosów, będę musiała to powtórzyć. Jakież moje zaskoczenie, że moje włosy jednak całkiem okej, lubią się, a z tą jeszcze tak szczególnie się lubią. Faktycznie to jest chyba całkiem jakaś nowa formuła, która oczywiście ma też nasze włosy dodać im objętości. Nie wiem, ale to, co jest fajne, to fakt, że właśnie ona nie obciąża, a mam wrażenie, że dzięki niej moje włosy po prostu ładniej błyszczą. Są też bardziej podatne na ewentualną stylizację, choć no one nigdy nie będą się pięknie utrzymywać, bo to są moje włosy, nie zapominajmy o tym, że zrobione loki po godzinie już nie wyglądają, tak? Ale z tą odżywką mam wrażenie, że jest troszeczkę lepiej, że jakby lepiej się układają. No i sam fakt tego, że zapach mi się podoba. W ogóle też jakoś ostatnio mamy chyba obie taką fazę na taki odcień zielony, morski, więc takie opakowanie jeszcze mi się podoba. Pod mój wszystko stoker. Się zgadza. Wszystko się w niej zgadza i dopiero teraz poczułam, o co w tym chodzi. Że zawsze mi się wydawało, tak jak dla Ciebie tonik, tak dla mnie te odżywki bez spłukiwania wydawały mi się takie zbędne, takie no dobra, to zróbmy coś jeszcze, żeby je bardziej oblepić. Nie. Ja widzę i już widzę, o co chodzi, więc polecam Wam, jeśli jeszcze jest na tym świecie ktoś jak ja, kto nie używał odżywek Gliskóra bez spłukiwania. Sprawdzają się. No dobrze, u mnie skończyliście niekosmetycznie, wchodzimy w świat kosmetyczny i słuchajcie, teraz pokażę Wam produkt, który to jest totalny YouTube made me buy it, ale taki naprawdę na hardkorze, bo koło tego produktu chodziłam tak długo, że Karolina świadkiem, nie potrafiłam znaleźć sobie takiego wytłumaczenia, dobra, kup. Bo nie potrafiłam. Chodzi o pulsacyjny masażer do twarzy firmy DermoFuture, który ma masować naszą twarz i jednocześnie powodować, że produkty, które nakładamy najpierw, typu serum czy na przykład krem, a przede wszystkim wszystkie sera, mają wchłaniać się jeszcze dogłębniej. I czemu YouTube made me buy it? Czarszko, moja droga. Oglądamy czaszkę, Kola ogólnie mnie zaraziła czaszką jakiś czasem, bo ona była, ty byłaś takim freakiem, no że tak. Oglądałaś ją często, no bo składy, bo tam dokładnie, wszystko naturalnie. W sumie była jedną z tych, które mnie przekonały. Tak, i Karla zasubskrybowała ją z naszego wspólnego kanału, na którym my obie często siedzimy i ja czaszkę zaczęłam też oglądać namiętnie. No i już jakieś naprawdę dawno temu pojawiło się to w jej ulubieńcach. Ona pokazywała różne gadżety, ale to był między innymi ten, który wyróżniła, że super, że fajnie. A ja jestem straszną gadżeciarą. No, jeżeli oglądacie nas od dawna, to wiecie, że ja jak zobaczę jakiś gadżet, który mi się spodoba jeszcze jako sroka, bo to wygląda po prostu rewelacyjnie. Kiedy to zobaczyła, to mówi wow. Tak na bogato. Wow. I tak, ja to zobaczyłam. To mówię, nie no, ja muszę to mieć. Po prostu wiecie, spróbować. Jestem trochę pod tym względem. No mnie nie trzeba długo namawiać. Może tak. I do kompletu dorwałam serum z witaminą C. I to ogólnie to już było też w konsultacji z Karolą, bo jeżeli oglądacie naszego Instagrama, to wiecie, że ja obecnie mam problem z tym, że już nie mam tylu niedoskonałości co ostatnio, ale mam bardzo dużo blizn potrądzikowych, ale do tego stopnia, że moja twarz po prostu jest czerwona, kiedy ją zmywam, bo ma tyle kropek. I szukam różnych rozwiązań i właśnie jak powiedziałam Karoli, że kupuję, to Karol mówi, stara, a sprawdź też to serum rozświetlenie, ono jest jakby z witaminą C rozjaśniające, tak. Bo Karola powiedziała, że ma dobry skład. No to ja mówię, dobra, jak już i tak to kupuję, to mówię, dobra, zróbmy to.
No i tak się stało. Derma Future też trafiło do mnie jako w postaci serum z witaminą C i te dwa produkty fantastycznie mi się sprawdzają. I powiem Wam tak, nie używajcie na suchą skórę, absolutnie, tylko kiedy macie na sobie właśnie jakieś serum, jakiś krem, który nie będzie za mocno Was zapychał, dlatego że na suchą skórę ja czuję za mocne tarcie. Ale z serum w ogóle byłam w takim szoku, jak szybko to się wchłonęło, bo ogólnie tutaj macie takie coś, że przekręcacie i to wibruje. I przejeżdżacie po swojej skórze w różnych tam elementach, bo ja ogólnie jestem na tyle leniwa, że ostatnio mocno zaniedbałam masaż swojej twarzy. I jestem jedną z tych osób, że po prostu jak nie muszę, to nie robię. Wiecie, to jest coś takiego. A kiedyś to uwielbiałam i wiedziałam, że moja skóra wtedy też ogólnie lepiej wyglądała, więc to ma mi ułatwić. Ja faktycznie tego używam. Nie żałuję, że to trafiło w moje ręce. Jeżeli wiecie, o co chodzi, że najgorzej, gdyby to trafiło w moje ręce, stwierdziłabym po co. Więc i to serum też zauważam, na razie delikatne, ale mimo wszystko widzę różnicę, że ja najbardziej nakładam je tutaj, wiecie, w tych miejscach, które no, wyglądają strasznie. I zauważyłam, że te wszystkie blizny takie najmocniejsze, bo po nich najmocniej widać, nie? Takie, które są wręcz bordowe, zaczynają blednąć i to jest rewelacyjne, jaka to jest ulga. Więc jeżeli macie takie problemy jak ja i macie ochotę troszkę się tak dopieścić, jeżeli wiecie, co mi chodzi, tak rozpieścić, to super. Super, absolutnie fantastyczny duet i ja dalej go używam, no po prostu super. I w ogóle też podoba mi się konsystencja tego serum. Aż się zazdroszczę tego masażera. No, znaczy, kurwa, może jak to zdezynfekujemy, to Ci to życzę. To serum ma też fajną konsystencję, że ono jest takie bardziej wodniste niż żelowe, przez co fajnie się tym właśnie pracuje. No po prostu duet idealny, odkrycie ostatnich naprawdę tygodni. I love it. Czas na krem, który, może to nie jest tak, że to jest jakiś szał, ale mimo wszystko chciałam o nim powiedzieć w ulubieńcach, bo będzie to produkt marki Mia Cosmetics. Ja mam tam, jak widzicie, już wersję niebieską, My Wonder Balm, który może być używany na twarz, na dłonie, na ciało. Ogólnie jest bardzo uniwersalny i ja stosuję go właśnie na twarz jako krem na dzień. Testowałam go na dwa sposoby, bo również na noc, ale zdecydowanie odkryłam, że na dzień po prostu dla mnie jest najlepszy. On jest dość taki... może nie tyle, że tłusty, ale to jest dość mocno zbity i może nie każdemu przypasować właśnie na dzień, bo ja mam cerę suchą, jak już zresztą wiecie, no będę się powtarzać, więc dla mnie to jest wręcz wskazane, żeby balsam pozostawił po sobie taką, czy tam krem, delikatną powłokę, dzięki której po prostu podkład, czy podkład mineralny będzie się lepiej trzymał. Tak lubię i właśnie on się do tego idealnie sprawdza. Muszę tutaj dodać, że ogólnie wrzuciłam go już dwukrotnie na Instagrama i o ile za pierwszym razem było bardzo dużo zachwytów i ludzi, którzy mówili o tym, że ten czy inne kolory bardzo im się sprawdzają, tak za drugim razem było już sporo negatywnych opinii. Bo faktycznie ten krem, nie wiem jak ma się, mają się inne kolory, ale jeśli chodzi o opakowanie, bo one właśnie w zależności chyba od zapachu też różnią się właśnie kolorystyką, one mogą delikatnie zapchać, zresztą my nagrywałyśmy już Denko, które niestety pojawi się dopiero po tych ulubieńcach i tam właśnie miałyśmy taką rozkminę, czy on się sprawdzi u Martyny na jej cerze. Myślę, że może faktycznie nie do końca, bo jest to krem, który jest taki treściwy, dlatego dla mnie idealny. I naprawdę polecam Wam ze względu na to, że też ten skład jest całkiem niezły, że nie znajdziemy tam parafiny, nie znajdziemy tam żadnych silikonów, więc mimo wszystko teoretycznie wszystko wskazuje na to, że jest ok, no ale tak jak Ty sama mówisz, czasem nawet te bardziej naturalne rzeczy nie do końca sprawdzają się przy cerach problematycznych, więc ja po prostu z czystym sumieniem polecam wszystkim tym, którzy mają taką skórę jak ja. I mimo wszystko on na noc również był ok, ale ja na noc po prostu potrzebuję takiej, wiecie, takiej petardy, albo muszę to serum, a ten jest konkretny, ale dla mnie idealny na rano, po prostu. Produkt, który chyba najbardziej zachwycił mnie w ostatnim miesiącu, który zostanie ze mną, kurczę, no czuję, że chyba na bardzo długo, bo obecnie jest moim ulubieńcem wszystkich podkładów, czyli Lumene z tej serii matowej. Ja mam odcień 1, jeżeli Was to interesuje i na mnie, na dość bladą osobę, myślę, że no ja jestem blada, jest ok, ale dla takich totalnych bledziochów, gdzie 150 baw z rewlonu jest taki idealny, to może być delikatnie za ciemno. Teraz Wam to mówię, to jest jedyny minus, bo... tyle chyba, chociaż chyba jest jeszcze 0, jaśniejszy 0,0, coś takiego. Albo 0,5, pamiętam, tak? Coś takiego, jak przeszukiwałaś, mi się zastanawiałeś. Tak, to sprawdźcie koniecznie, ale to jest podkład, który dla mnie jest zamiennikiem Estée Lauder Double Wear Light. Zawsze kiedy miałam to nie wychodzi mi, po prostu za każdym razem, nie wiem, po prostu mam coś nie tak z moją wymową, wybaczcie. Ale jest zamiennikiem, jest tańszy, więc
Więc dlatego zamiennikiem, ale jest lepszym zamiennikiem. Dla mnie to jest lepszy produkt. Gdyby ktoś dał mi Estée Lauder i dał mi Lumenę i miałabym wybrać, nie wiedząc, które to są produkty, to jestem pewna, że wybrałabym ten. On pięknie zastyga na skórze, na cerze, ale absolutnie nie robi maski. Ja za to kocham ten produkt. On zakrywa moje niedoskonałości. Ja bardzo mało kamuflażu już teraz używam. Rzadko kiedy pudruję, i w ogóle ja chyba Ci nie przypudrowałam twarzy, tylko pod oczami. W ogóle właśnie ciekawnałam, że zapomniałam pudru nałożyć, więc widać? Ale ja właśnie przy tym naszym wyzwaniu bez lusterka, tak? Tak. Ja zauważyłam wtedy, jak nakładałaś, że wow! Tak, bo on już ma taką piękną, właśnie piękne wykończenie, o jakim ja Cię najczęściej widzę, już właśnie po pudrze, a on to zrobił bez. Tylko ten mat nie jest płaski. To nie jest taki mat, że idziecie ulicą i ktoś widzi, okej, skóra na szyi, dekolcie jest taka, wiecie, taka naturalna, a tu nagle się pojawia taki posąg, wiecie, taki beton. Mm-mm, to nie jest ten efekt. Tutaj mamy też tą wodę arktyczną, która moim zdaniem pięknie nawilża skórę i to jest też takie rewelacyjne, że ja zmywam ten makijaż wieczorem i moja skóra nie jest podrażniona. Nie mam czerwonej skóry, nie mam czegoś takiego, że mam zapchane pory. W ogóle mi nic nie wysypało po tym. Ani razu nie miałam problemu z wysypem czy jakimiś niedoskonałościami. Ostatnio ogólnie, kiedy go używam, coraz rzadziej to widzę, więc podejrzewam, że tu też chodzi trochę o skład. Odcień idealny dla Polek, delikatnie żółtawy, ale taki w stronę trochę neutralnego, więc na spokojnie, myślę, że każdy z Was coś tutaj dla siebie znajdzie. Zapach, konsystencja, trwałość, długo, to jest po prostu, nie, to jest chyba największe, wszystko największym atutem. Długotrwałość tego produktu. Ten podkład trzyma się na mojej twarzy cały dzień, nawet jeżeli na przykład nałożę go rano, nagrywamy film i później, wiadomo, mam swoje obowiązki na przykład domowe. Posprzątam, czy pójdę na siłownię, czy na przykład gdzieś biegam po mieście, bo muszę coś załatwić, wracam i mimo, że czuję się taka zgrzana, wiecie o co chodzi, że po prostu mogłabym być przepocona wręcz, moja twarz jest nieruszona. To jest po prostu idealny podkład na imprezy, na wesela, dla panien młodych to w ogóle petarda. I uważam, że jeżeli szukacie podkładu swoich marzeń, sprawdźcie go. Ja po prostu ręczę do niego. Jeżeli Wam się nie sprawdzi, to będę w szoku. Autentycznie będę w szoku, kocham go za wszystko. Ach, mimo że tak mocno kryje i jest bardzo taki gęstawy, to w ogóle nie jest ciężki. Wystarczy jedna warstwa, tyle. I jesteście gotowe. Czas na moją ulubioną pomadkę, jeśli chodzi o miesiąc wrzesień, czyli na Makeup Revolution i to jest ta seria tych matowych pomadek, o której zresztą nagrałyśmy praktycznie osobny film, bo tam jeszcze pojawiły się pomadki Ean, ale wszystkie właśnie kolory i tak dalej podlinkujemy na pewno, żebyście zobaczyły. I ten, który mi spodobał się najbardziej i który no po prostu zaczęłam nosić również na co dzień. A u mnie z pomadkami to jest tak, że okej, na jakąś imprezę spoko, na nagrywanie filmów okej, ale po co na co dzień? A ona jest taka, że naprawdę gdzieś sobie po prostu wychodzę i mam ochotę ją nałożyć. I często pytacie o te pomadki, kiedy Karolina bardzo często się pytacie. Właśnie ostatnio chyba nie zdążyłam odpowiedzieć na pytania pod... jaki był ostatni film, który tak się pytałam, który ja miałam brany? Hol zakupowy. Mhm. Tam również miałam właśnie tą pomadkę, mam ją również teraz, bo po prostu się od niej uzależniłam. I o ile jest to pomadka matowa, która może nie jest jakaś turbo trwała, ale mimo wszystko wytrzyma z nami parę godzin, pijąc, jedząc i inne takie rzeczy, schodzi ładnie, estetycznie, bo dla mnie to jest bardzo też ważne, że ja nie muszę się zastanawiać nad tym, że na przykład nie wzięłam tej pomadki, nie mam czasu się poprawić i żebym się nie bała, jak ona będzie wyglądała, kiedy ona po prostu będzie się zmywała, więc to jest super. No i ten kolor. Kolor to jest, oczywiście wybrałam najtrudniejszą nazwę, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że po prostu przeczytam ją tak, jak jest napisane, Echelon, czyli od Echa. I no to jest taki brązowo-różowy, bardzo podobny, mimo wszystko tak trochę... Jest taki bardzo, bardzo, bardzo brudny, ciemny róż. Dokładnie, tak po prostu, tak najprościej mówiąc to chyba tak. Podoba mi się też jego aplikator, bo mogę dość... jak to powiedzieć? Precyzyjnie, tego słowa mi zabrakło. Precyzyjnie, dokładnie, precyzyjnie. No i ostatnio też mam fazę na rose gold, więc jeszcze ten rose gold na opakowaniu też mnie przekonuje. Wszystko się tutaj zgadza. Tylko jeszcze zwróćcie uwagę na to, jak będziecie kupować te pomadki, że konturówki nie łączą się kolorystycznie. Tak. Tego nie dodałyśmy w naszym poprzednim filmiku, więc teraz to robimy, że konturówka jest zupełnie innym odcieniem, więc wręcz bardziej robi ombre lips. Jeżeli Was to satysfakcjonuje, to cool. Jeżeli nie, no to nie liczę na to, że to będą identyczne kolory. Dokładnie. Ja używam bez konturówki i w zasadzie... I super to wygląda. Dokładnie. Pozostajemy w temacie pomadeczek, moi drodzy. Pomadeczki to co Mareczka lubi najbardziej, nie wiem, czy to tak zdrabniam, ale dwa kolejne produkty, które są perełkami i my z Karolą obie je pokochałyśmy. Myślę, że mogę tak się podpiąć pod siebie, prawda? Tak. Pozwalasz tak. mi? Pozwalam. Super. Vibo. Vibo to jest Ultra Matte Liquid Lipstick w odcieniu, już Wam mówię, bo to jest w ogóle bardzo ważne. Numer 2, Desert Scent. Sand. Sand. Tak.
angielski. Po prostu piasek. Po prostu piasek. To jest odcień, który bardzo, bardzo przypomina naszą ulubioną pomadkę Start, czyli Bestie. To jest taki troszkę trupi beż, który mimo wszystko nie wyrzuca zębów, który się ładnie komponuje z ogólnie bladą dość cerą i pasuje, mam wrażenie, do każdego typu włosów. Karolina jako blondynka, jako szatynka, wszystko tutaj bardzo ładnie wygląda. Pomadka jest cholernie trwała. Karolina jak ostatnio nałożyła, to nie mogła je zmyć. No, nie wiem, to z jednej strony to tarło, tarło. Tak, to był z jednej strony taki trochę minus, bo ja też bardzo polubiłam tą pomadkę, ale właśnie u mnie w ulubieńcach ona tak jakby osobno nie została wyróżniona ze względu na to właśnie schodzenie, które nie do końca mi się podoba, ale trwałość faktycznie i kolor. Bo tutaj, i cena. Tak, bo tutaj też bardzo ważne w aplikacji tego produktu, to ja już może Karla przez to, że ty pierwszy raz nakładałaś, to też nie nakładać jej warstwowo. Mm-hmm. Jej nie da się dołożyć, to nie jest tak, że wam się zje i możecie dołożyć, trzeba mieć całe usta i od razu, bo to jest taki pigment, ona tak się mocno ożera w usta. Jak nałożycie za dużo, to ona się kruszy. Ale to jest normalne, dlatego że po prostu nadmiar produktu to powoduje, jak nałożycie więcej, nie wiem, pudru czy czegoś, to też to wszystko zaczyna odpadać. Po prostu jak beton, no tworzymy sobie maskę na twarzy, ale ten kolor to jest cudo, to jest po prostu coś pięknego i ja jestem do tego stopnia zafascynowana tym kolorem, że po prostu w innych firmach wręcz szukam, czy są jakieś jeszcze inne produkty, które może właśnie będą, no bo kurczę. No naprawdę kolor jest rewelacyjny. I słuchajcie, druga, nie pomadka, nie wzięłam pomadki, tylko wzięłam coś innego, mam takie samo opakowanie, zaraz przyjdę. Pomadka jest marki Sinskin, która niedługo wchodzi do Rossmana. My z nią z Karolina dostałyśmy no dość pokaźną paczkę, każda z nas, do testów właśnie tego, tych produktów, jako po prostu dziewczyny z kanału Rossmann. Super, dlatego że możemy wam polecić coś naprawdę rewelacyjnego, bo połowa tych produktów już powoli zaczyna włączać się w nasz normalny tryb, więc to już o czym świadczy, że są super. I ja ogólnie chciałam wyróżnić pomadkę, którą mam teraz na ustach, którą nosiłam wczoraj cały dzień i w sumie ten wczorajszy dzień tak mi podsunął, że może do ulubieńców. Dlatego że ten produkt trzymał się na moich ustach cały dzień, a ja byłam praktycznie połowę dnia poza domem. I wróciłam, patrzę w lusterko, nieruszona. Po prostu po piciu, po jedzeniu delikatnie się zjada, ale to mimo wszystko jest i tak wow, jak na to, że to jest pomadka matowa, ona się w ogóle nie wykrusza. I to, co jest bardzo fajne, to dla mnie to jest akurat pomadka, różni się bardzo od tej, przez to, że tym jedno pociągnięcie mamy pełnię kolorów. Tutaj troszkę trzeba popracować, bo to jest bardziej forma pianki, bo to nie jest ogólnie sztyft, tylko to jest taki właśnie aplikator typowo błyszczykowy. I to jest taka piankowata konsystencja, która na początku robi delikatny kolor i dopiero druga, trzecia warstwa budujemy sobie intensywność koloru na ustach. Uwielbiam to w tej pomadce. Uważam, że dla początkujących z makijażem to jest perfekcyjny wybór, bo macie do wyboru różne właśnie stopnie krycia ust. I to jest piękne. Kolor, który mam, to jest 422. Coś tam Rose. Nie będę czytać, nie będę się ośmieszać, ale w tej pomadce wszystko mi się podoba i coś czuję, że właśnie te pomadki będą w kolejnym miesiącu również królować na moich ustach. Po prostu pokochałam te dwa kolory. Taki ciemniejszy beż i taki troszkę mocniejszy róż. Co to jest? Odżywka. A jaka to? Nie widziałam, nie przepraszam. Dostałam ją od Ani. I co? I pięknie pachnie. Oh my god! Dziękuję Ci bardzo! To napisane jest prezent! Czyli dla mnie! Jak wiecie, po ostatnim vlogu jakiś czas temu byłam na odświeżeniu mojego koloru, delikatnym podcięciu u naszej ukochanej Ani, o której też już jest na tym kanale głośno, ale nic dziwnego, bo w sumie Ania jest naszym ulubieńcem również, tak. Więc link do Ani na pewno będzie w opisie. Dokładnie. I będąc u Ani dostajemy zazwyczaj po wizycie jakieś gratisy. Tak jak Ty kiedyś miałaś ten Mythic Oil, który również się u Ciebie sprawdził, tak ja też marki L'Oreal. Konkretnie maska, która nazywa się... Nutrifier... Glycerol. W każdym razie to jest oczywiście niepełnowymiarowe opakowanie, to jest raczej taka próbeczka. To, co mnie na początku zachwyciło, kiedy tylko otworzyłam opakowanie, to zapach. A ja uwielbiam, kiedy produkty do włosów, maski czy odżywki po prostu dobrze pachną, bo dzięki temu nasze włosy też pachną i ogólnie ten zapach jeszcze najlepiej, jak się utrzymuje na naszych włosach i po prostu idziecie, wiatr zawieje i tylko widzicie tych ludzi oglądających się, co tak pachnie. Czy to oczywiście poniosła mnie wyobraźnia, ale ten zapach po prostu dla mnie to jest ideał. To jest taki fryzjerski, słodki zapach. No nic tylko wąchać, ale też muszę dodać, że ona po prostu faktycznie dobrze działa. Nie wiem, o co chodzi. To jest oczywiście z tej serii bardziej profesjonalnej, dlatego pewnie znalazła się też u Ani w zakładzie, ale
wow, moje włosy, ja jej nie nakładam, bo ona też nie ma jakiegoś pewnie rewelacyjnego składu, więc nie nakładam jej u nasady, nie nakładam jej na skórę głowy, ale jakby w ogóle już odtąd na wszystkie włosy tak na 20 minut takiego po prostu porządnej dawki nawilżenia, dociążenia, rewelacja. Po prostu za każdym razem, właśnie szczególnie widać to, kiedy mam proste włosy i ją nałożę, że ona tak pięknie wygładza. Naprawdę, myślę, że dużo jej zawdzięczam. I tak jak to z włosami niestety bywa, że one się przyzwyczajają, więc nie wiem, czy kupię pełnowymiarowe opakowanie, bo i tak mam krótsze włosy, więc nie potrzebuję dużej ilości. Boję się, żeby moje włosy się do niej nie przyzwyczaiły, ale no naprawdę mnie zachwyciła. Jeszcze właśnie z tym zapachem wszystko, tak jak już wspominałam Ci, to jest takie hasło. Wszystko się w tym produkcie zgadza, naprawdę. Na zakończenie, produkt, który w sumie nie wiem jak go nazwać, czy on jest odkryciem, czy jest po prostu zaskoczeniem, bo jest niezwykle tani, jest to polska marka i ponownie jest to marka Hean. Kolejne zaskoczenie, w sumie takie, no właśnie zaskoczenie, to będzie chyba najlepsze, dlatego że nie spodziewałam się, że tak tani produkt, no wiecie, taki niepozorny, może tak bardzo umilić mi tworzenie konturów mojej twarzy. Ja go noszę codziennie, od kiedy go mam, czyli już ponad miesiąc. Nie, w ogóle jakby odstawiłam inne, mimo że afekt nadal bardzo, bardzo lubię. I to jest produkt, do którego pewnie jeszcze wrócę, bo już prawie jest zdankowany niestety. To chwilowo po prostu zachwyciłam się tym produktem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie tylko bronzer jest idealny dla bledziochów i takich zimnych cer. On jest super zimnym brązem, którym możemy wykonturować całą swoją twarz. Ja konturuję nawet nim nos, wszystko, po prostu czoło, ochotę całe ciało konturować. Ale to jest dla mnie full pakiet, bo ja zarówno róż, jak i rozświetlacz uwielbiam. Wszystkie trzy produkty używam non-stop, wszystkie inne odstawiłam. Coś niesamowitego. Taki malutki, niepozorny, niedrogi, tak dobry, tak długo się trzyma, pięknie napigmentowany, właśnie nie za bardzo. Chociaż róż, tak uważajcie trochę, bo z różem można przesadzić tak delikatnie, ale bronzer jest taki w sam raz, że jak się uczycie, jak dopiero malować, jak po prostu boicie się, że macie za ciężką rękę do tego, że robicie plamy, to tym absolutnie tego nie zrobicie i rozświetlacz jest absolutnie boski. Ja dodałam go tylko delikatnie, bo nie chciałam Wam tutaj świecić za bardzo, ale na co dzień tak to... Tak? Mhm. Ja właśnie nie widzę za bardzo w podglądzie, ale tak czy siak, no można nie zrobić sobie tafle, albo tak delikatny, taki błysk, żeby coś tam właśnie się mieniło na twarzy, żeby wyglądać zdrowiej. Cała trójca to jest, no, kończymy. Bo ten film jest strasznie długi, a ja to się zachwyca nad każdym produktem. Ten miesiąc był super. Wróciła stara marka. Stara, długa marka. Tak. Dajcie znać, kto dotrwał do końca teraz. Tak, dajcie znać i ogólnie jakąś łapkę w górę. Nie, ale my po prostu nie będziemy przedłużać. Mamy nadzieję, że być może Was do czegoś zachęciłyśmy, bo no jak to ulubieńcie, to są naprawdę perełki. Mhm. My widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. Zapraszamy na Instagrama, Facebooka i do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pa! Pa!